Znamy wiele modlitw, które od małego wpajali nam najbliżsi, ale też uczyliśmy się ich z czasem w trakcie katechezy szkolnej, katechezy parafialnej. Znamy też mnóstwo regułek, które same z siebie nie są modlitwami, ale w czasie modlitwy je wykorzystujemy, jak chociażby wyznanie wiary, które wypowiadamy w czasie mszy świętej, czy chociażby modlitwy różańcowej. Nie do końca jest to modlitwa, jest to tylko oznajmienie czegoś, w co wierzymy, podzielenie się naszą wiarą. Te wszystkie rzeczy, mniej skomplikowane, bardziej skomplikowane, proste i złożone, sprawiają, że mamy dość duży zasób modlitw, którymi możemy się modlić. Czy jednak w prawidłowej relacji z Panem Bogiem, w takiej osobistej więzi z Panem Bogiem, wystarczają tylko i wyłącznie te rzeczy, które znamy na pamięć, tylko regułki wypowiedziane z cudzych ust i przyswojone przez siebie jako moje? Wydaje się, że mamy zawsze ten głód. Dlatego jest możliwość pójścia dwoma drogami. Jedna z nich to oczywiście ubogacenie swojego życia modlitewnego czymś, co płynie z mojego serca. Sam chcę coś Panu Bogu powiedzieć. I to nie to, jak jakoś do jakiegoś króla, wielkiego pana, że muszę zachować jakąś etykietę. Ja mogę przed Panem Bogiem się i pozłościć, i rozżalić, i uśmiechnąć, i mówić jak do kolegi. Bo między nami jest relacja miłości, a nie tylko poddaństwa. Natomiast możemy też pójść inną drogą, wykorzystując wszystkie modlitwy, które znamy od małego, spojrzeć na nie z nowym sensem. Wypowiadając słowa, które wielu ludziom już spowszedniały, możemy na myśli mieć ciągle nowe treści, ciągle świeże przeżywanie tego słowa, tego zdania, które właśnie wypowiadam. Aż dojdziemy do takiej perfekcji, której oczekujemy, chociażby od modlitwy różańcowej, że usta mówią niby oklepaną modlitwę w koło i w koło tą samą, a serce i myśl potrafi zwrócić się ku tajemnicy, którą właśnie rozważam w danej dziesiątce. Ta sama sprawa z modlitwą Jezusową. Ciągle w koło powtarzam te same słowa. Wydawać by się mogło zewnętrznie do znużenia, aż do uśpienia, a jednak pozostaję cały ożywiony na modlitwie, bo dokładam do tej niby monotonnej treści sens, który płonie w moim sercu. Nie bójmy się ani jednej, ani drugiej drogi. Starajmy się to jedno z drugim łączyć. A przyniesie wspaniałe efekty. Twoja modlitwa w końcu stanie się twoja, a nie tylko Kościoła.